no i baja. Nie ma drogi. No i fajnie mamy. Fajnie mamy. No musimy się wrócić. No rąbiście. Po prostu. Więc baja. Baja, baja. I tak to wygląda. Więc siema tu pyza na kolejnym wypadzie na grzybki. Tym razem z żoną Iwoną na rowerach. Na tą chwilę jest godzina 13.13, piątek 13, południe. Jak wiecie sami, z rana byłem na grzybkach. Materiał jest, a po południu z żoną na jakieś kurki, wypad na rowery. Więc kawałek już my przejechali, spory. Drogi nie było, wszystko prywatne. Na tą chwilę rano zrobiłem 16 tysięcy kroków. 16 tysięcy kroków i teraz z żoną po południu nakręcimy jakiś materiał z grzybobrania, więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szluga, jak ktoś lubi jarać, i jedziemy z tym koksem, bo już późno. Jedziemy na grzybki, czyli kurki, rower i coś w tym stylu. Więc zostańcie ze mną. Dojedziemy do miejsca docelowego i spróbujemy nazbierać kurek na jakąś zupinę. A czy uda się, zobaczycie to sami. I jedziemy, jedziemy, bo już późno. I ogień. No i dawaj, dawaj ją, daj, dawaj, no i gazu, gazu Iwona, dawaj, dawaj. Praktycznie jesteśmy na miejscu. Wykręcę tylko nogę dłużej. Postawimy rower i spróbujemy teraz coś trafić. No i miejsce docelowe. I mamy już pierwsze kurki. Tutaj takie pewne miejsce jest, może szału nie być, ale kurki zawsze są. Tylko trzeba poszukać je wśród tych rosnących liści. Ja trzymam, szukamy dalej, czekając na żonę, która gdzieś się po drodze zawiesiła. Więc pomalutko wskoczymy tą miejscówkę i pójdziemy dalej. Więc, drodzy Państwo, ja czekam na żonę z moim dorobkiem. Jej nie ma i nie ma. Wiem. Ale zobacz, ile ja mam. Nie, jej nie ma, nie ma, a zobacz, to ile. To jest mój dorobek. A to jest jej urobek. No fajnie masz. No to trochę więcej niż ja. Cieszę japę. Czyli nie japę, tylko buzię. Buzię, dobrze, dobrze, żonuniu. Daj buźka. No. I szukamy. Tutaj zaraz jaka malutka. Kto, deptał ktoś. I tak, żeby było na zupkę. O, tutaj mam ładną. No ale widzicie, tak one rosną. Ciężko zobaczyć. I one tu są, Iwona, tylko pod liśćmi, wiesz? Nie, tak. Zobacz, pa. Tylko ty chyba wszystkie w kupce trafiłaś, nie? Nie, ja po drodze jak szło. To trzymaj. Na zamku jedną. Później była zaraz następna. O, zobacz. Pokaż. No, o. Jest ładnie. No i znów cięż buzie. Zdeptana? To mogłem ja zdeptać, no. Mogłem zdeptać, to poszukamy tutaj i zobaczymy co i jak.
Więc wziąłaś ty coś do psikania? Nie wzięłaś nic? No na ryby mi dałaś, ale wiesz, ja dzisiaj byłem w lesie, to nawet nie odczuwałem tego, bo w krótkich spodenkach mnie nie gryzą. Na ciebie, widzisz, mogą oszamać. No i poszukamy, pozbieramy. Tu, o, tu jest ładna. O, odgarnę. Tu taka już trochę wysuszona, ale kurka to kurka. Nie ma, drodzy Państwo, co wybrzydzać. I tak wszystko się to poszatkuje. Do zupiny pójdzie. I będzie zupa na kurkach. Więc nie ma co wybrzydzać. Tak mówię, piątek 13. Popołudnie z żoną i rowerek. Rano borowiki mi dopisały, jak widzieliście to w ostatnim filmie, czyli ostatni film z grzybobrania. I w jednym dniu dwa razy wypadł do lasu. Kilometrów na tą chwilę zrobiłem kroków 16 800. No i kilka kilometrów na rowerze. To wiecie, taki bardziej aktywny dzisiaj dzień z mojej strony, ale ze względu na to, że żonie obiecałem, że ją zabiorę do lasu, więc rower, las, niedługo urlop się kończy i będzie znów inaczej, tak zwykle, przede wszystkim praca, praca, dom, praca, dom, praca, dom, taka monotonność. A teraz przez te kilka dni wypocząłem, jak widzieliście po moich filmach. Więc żono, chcesz poziomkę? Jest poziomeczka. Poziomka, więc zerwę ci poziomeczkę. I szukamy dalej kurek, zaraz pójdziemy w inne miejsce. Więc jeszcze chwilę. No i co? Też, no zobacz, i też trafiło ci. Ja mam takie ogryzki. Znaczy mi dajesz? Takie brudne jeszcze. No, a jakie jeszcze mam ci umyć może, nie? Nie, to liść, myślałem, że to... No to, no co? Jakieś śmieci było na tym. Ale to nie, to była od serca, nie pożałowana. Jak była pożałowana, to bym ci nie mówił, sam bym zjadł. A to tak z miłości, wiesz. No. Coś tam mruczy, ale jak tam jej będzie, nie? No, ale wiesz, że cię kocham, no. To jest najważniejsze. Dobra. Idziemy, bierzemy rowery, pójdziemy trochę wyżej. Zobaczymy tu wyżej, co rośnie. W tych rowerach. Standardowo. Ale zobacz, pa, tu odgrzebałem i kucnęłem, patrzcie, i tu. O. Zobaczcie. Zobaczcie, tam, gdzie postawi się rowery, tam są grzyby. Zobaczcie. Muszę wziąć to, bo zawsze mówiła, że ze śmieci jej rzucam. I zobaczcie, w szybki sposób. Wybaczcie. Narzucałeś śmieci, tak. Dobra, dobra, już się zaczyna. Już, dobra, uciekam stąd, już. Już się zaczyna. Dobra, zbieramy grzybki. I zobaczymy jeszcze, gdzie tu coś rośnie. A, czyli no jest, no widzisz, rozgrzeb trochę, te liście, zobacz, nie ma. No i tak, no, dobra, jedna. No przy rowerach jeszcze rzuć ją. Przepraszam, że nie mamy koszyka, ale mamy picie, jedzenie. Nie wzięliśmy koszyka, mogliśmy jakieś wiadereczko wziąć, no ale zobaczcie, pudełeczko jakieś, a to taki rekonesans, to wybaczcie, drodzy widzowie, moi widzowie są po prostu cierpliwi, wyrozumiali, za to im dziękuję. Dobrze, idziemy dalej. Dobra, ale winogrona to w tym lesie nie rosną. Rosną. No, a może byś powiedziała, czy chcę, czy coś. Nie zawsze rosną. No i tak sama będzie zjadła? Oczywiście. No i dobrze, no jak ci będzie. Smacznego przynajmniej. Okej. Ona je, a ja tylko się przyglądam. Ale idziemy dalej. Dla Iwonki zawsze rosną. Dla Iwonki zawsze rosną winogrona w lesie. No weź już, nie przesadzaj. Dobra, idź już, Iwonko. Idź już. Iwonko. W końcu mam. Rośnie tu kurka. No ale tylko jedna. Nie chcę za bardzo rozgrzebywać.
ale mamy jedną sztukę. Ciekawe, czy Iwona coś trafiła, ale to zobaczymy za chwilę, czy coś ma. Ja jedną mam, ale chodzimy dalej. I zobacz, ma coś? Ja jedną teraz. Druga jest, Iwona, chodź tutaj. Chodź tu, bo ty masz lepszą cierpliwość, lepszy wzrok. Cierpliwość! No. No. Do takich typów jak ja. Jestem bardzo cierpliwa. Właśnie. Nie tylko. To weź już nic nie mów, cierpliwa kobieto, i poszukaj tu w tych, popa jak je. Zobacz. I to tutaj spróbuj, wiesz. Ja idę, włączę alarm. Alarm, bo za daleko mi odeszli od rowerów. A zapomniałem, że mogę włączyć alarm, tak aby jakichś takich miłośników kradzieży rowerów odstraszyć. W tych liściach szukaj, no. Patrzcie, żono. Patrzcie, hop. Musisz bardziej się postarać, bo ja tamtych nie widziałem, że zrywałaś. Mogłaś z sobą wziąć, gdzieś kupić. No mogłaś kupić, w skarpetce przynieść. Ja nie widziałem, żebyś znalazła grzybka. Ja to widzisz na żywca. Widzowie na filmie widzą, jak zrywam. A ty miałaś wołać, a nie wołasz. A ja zrywam dalej. Kolejne maluszki. I tutaj, drodzy państwo, co tutaj się schowało? Co tutaj się schowało? Jaka ładna kurka się schowała tutaj pod mchem. Więc, drodzy państwo, tak mówię, idę do roweru, bo są tam, wrzucę te kurki. Wrzucę te kurki i włączymy alarm, tak aby nam nikt nie buchnął rowerów. Więc to jest niedaleko. Weźmiemy tak mniej więcej, żeby nie było piachu, żeby Iwona za bardzo nie krzyczała. Za jej tyle śmieci narzucałem. Więc jeszcze trzeba dzisiejsze grzyby te z rana, borowiki, 30 kilka grzybków, co zebrałem borowików, wyczyścić, oczyścić. A ja tak mówię, wezmę pilota, włączymy alarm. Ok, i w razie co, o, widzicie, o. Okej, i znów. Raz. Dwa. Trzy. Okej. Co mówisz, że co? Ludzie, to są świnie. Dlaczego? No piwo wypije, porzuci butelkę i co tam. I leży. Może no, ta się rozłoży pewnie. Za tysiące, miliony lat. Sporo tego nie było. Przynieś, a wynieś już nie umie. No to tacy ludzie są, wiesz, jak to z domu się wynosi takie coś. I mamy ładnie mamy. Mamy sporo kurek. Pochodzimy jeszcze, picie sobie weź. Czy zjedz coś. No. Zaraz pojedziemy. Ja sobie nóżkę wydłużę. Okulary zostawię. Okej. I drodzy państwo, korzystając z okazji, wasze zdrowie. Póki jeszcze chłodne piwko, pochodzę sobie, wypiję. I tak z żoną wypadł. Pozbieramy kurek. Dopisały kurki, o. Teraz to widzę, że znalazłaś. No, pierwsze grzyby żony. Chyba sobie robisz żarty. No jak nie?
No, widzowie pierwszy raz widzą. Tu jedna, ten był mój, ja go widziałem. Nie, powiedziałam, że tam jest druga, pokazałam. A, to, tak? Bo ja z daleka już go widziałem. Ale jest, pokaż. Ładne, ładne, nie? Teraz kurki. Weź zakryj to i szukamy dalej. To w jednym miejscu tak trzeba dokładnie chodzić. Więc drodzy Państwo, wasze zdrowie. Kurki dopisały, wypad z żoną dopisał. To jeszcze wrócimy do domu i zobaczymy co i jak. A na tą chwilę wasze zdrówko. I widzimy się za chwilkę z kolejnymi grzybkami. Mam i ja. Mam. O. Ale tu Iwona, wiesz jak jest rozgrzebane? Ciekawe, czy to przez ludzi, czy przez zwierzęta? Też chyba te kurki szuknie? Nie, nie bardzo, bardzo. Zobaczcie, drodzy widzowie, jak poryte. Tutaj, tu obok. No ale kurki są. Trafiają się, jak widzicie, sami. Więc szukamy pomalutku dalej naszych żółtych przyjaciół. Popijając browarek i odpoczywając te ostatnie dni urlopu. Ja weszłem trochę bardziej w las i mam kurkę malutką, ale sztuka tylko. Chcę zobaczyć tutaj głębiej, czy nie ma gdzieś jakiegoś statka tych kurek, ale widzę tylko jednego żółtego przyjaciela. I nic poza tym. Więc drodzy Państwo, ja dzisiaj się strasznie nachodziłem. Tak widzicie, 18 167 kroków od rana. No bo byłem w lesie przecież rano. Nakręciłem dla Was jeden materiał z borowikami. Teraz drugi z żoną, z kurkami, które systematycznie grosz do grosza, kurka do kurki zbieramy. Jak to się mówi, kolejna i taki wypad, który cieszy. Zobaczcie sami. Więc zmieniłem miejsce i ładne kurki meldują się. I tu kolejna taki ogryzek, tutaj taka kurka, tu taka i systematycznie zbieramy nasze kurki, popijając browarek. Pomalutku, powolutku, Pyzuś. Szukamy dalej żółtych przyjaciół. Okej. Więc przestawimy rowery dalej. No i znalazłaś jeszcze kilka? No i fajnie. Więc drodzy Państwo, się napełnia. I zobacz. No miałem, ale nie wiem gdzie jest. Nie spodziewałem się, że tyle kurek będzie, wiesz? Zobaczcie sami. Więc przestawimy rowery gdzieś tak 50 metrów dalej i tam będziemy zbierać. Zobacz, ile już tego jest. Dużo. Dobrze, idziemy dalej. Tu
tu jest. Koćka czy jedna. No, widzisz jak ładnie? W samym brzegu. I jedna ładna sztuka. A tak nie ma, nie ma. Pójdzie. I tak. Dobrze, że żona nie widzi to, co ja wrzucałem, bo tak nie dmuchałem jak ona. Dobrze, okej. Okay. Ja czyszczę. Dobrze, jest. Co? Roboty dla mnie. Ja wiem. Ja wiem. Więc idziemy dalej. Bierz brykę i pójdziemy trochę dalej. Jeszcze uzbierać co nieco. Postawię. Bo tu też przy drodze rosną dwie małe kurki. Trzy nawet. I tak mówię, kurka do kurki. Masz też? Nie, to też mogą być. Jadę trochę dalej. Bo tu już trochę szkodziłem, wiesz, wcześniej. Masz? No widzisz, jakie masz wyczucie? Szukaj, pokaż. I to ładne masz. Zobaczcie, drodzy widzowie, jakie ładne kurki. No ładne, ładne. Tam chyba jest. Dobra, dobra, zbieraj, znów powiesz, że ci podbieram grzyby i idę gdzieś. Idę, biorę rower, idę sobie w swoje miejsce. Gdzie będziesz płakała, że chodziłem za tobą, że więcej byś uzbierała. I idę w swoje miejsce. Więc biorę brykę, postawię tutaj. I pochodzę ciutkę niżej, albo jeszcze trochę niżej, tak na ścieżce, tu mniej więcej fajnie jest, więc stawiamy sprzęta i szukamy dalej naszych żółtych przyjaciół. Mam i ja, drodzy Państwo. Jest. Chodź tutaj i tutaj za drzewkiem drugi maluszek, czyli tutaj nie, tu nie, tu nie. Mamy dwie. Dwie. Ale szukamy jakiś żółtawych, pomarańczowych kolorów wydostających się spod liści ściółki. No to prowadź go. Zjedziemy na dół teraz, z góry na dół i na dole tam gdzieś ze 100 metrów niżej się zatrzymamy teraz. Bo widzę, że to jest tak bardziej na słonecznionym miejscu albo... Różnie, ale trafiają się, to jest no sporo masz, no ładnie, rzuć i zobacz jak dużo już ich jest, ładnie, dobra, tak, można zamrozić nawet, ale zupina tym razem biedna nie będzie z dzisiejszego dnia, z tego względu, że rano były prawdziwki, teraz dużo kurek i ta zupina będzie właściwa i dobra. No fajnie sobie dojrzałaś. Ile masz? Dużo. I tutaj masz chyba jedną. To... No. No to widzisz. Maluszki, ale... Dobra, to ci właśnie. Tak, tak. Więc szukamy. Zostawimy tu rowery. Teraz tu trochę się pokręcimy. Ja z prawej, z lewej raczej od rowerów, żona z prawej. I za czym, co stąd wygarniemy. Mam i ja. Okej. Okay. Mam i ja, jak to się mówi. Ale czyżby tylko jedna? Taka ładna, zlepiona. Widzę tylko... jedną. Ale jak jedna, to... W pobliżu mogą być inne, więc szukamy tam, szukamy kolejnych kurek.
I tutaj dostrzegłem grzybka. Więc z powrotem do koszyczka, jak to się mówi, ale tym razem do reklamówki. Nasze żółte grzybki. Kolejne dwie sztuki. Jedna oraz druga. I co jeszcze tutaj mamy? Drodzy Państwo, już nic nie widzę. Idziemy do żony. Tutaj ktoś skopał. Pognieciony, podeptane. No ale jakieś ogryzki są. No ja znalazłem takie podeptane, wiesz. No to idziemy dalej. Idziemy dalej, chodź, bierzemy rowery. Wyjeżdżamy już pomału. Starczy. Starczy tych grzybków. I tak to mniej więcej górecki, kupecki wygląda. Patrz się, zobacz, widzisz? Tutaj, pa, dwie. Weź, zbieraj je. No tu, bo tu, pa, były podeptane. Patrz się. No nie, no ale w tym jednym miejscu, tutaj. Okej. Dobrze. Dobra, chodź, wychodzimy stąd. Może by się jeszcze znalazło tutaj, ale rowery już są niedaleko. Więc wychodzimy z lasu. Pomału będziemy kończyć ten film. Starczy. Po prostu jeszcze po drodze zobaczymy co i jak. Wiecie, co za dużo to niezdrowo. Ja na tą chwilę mam 19 728 kroków zrobionych dzisiaj. To wiecie, do zdrowego trybu 10 tysięcy dziennie, a tu jest 20 tysięcy już zrobione. I tak jak wyczyściłeś ze śmiećmi pewnie, tak? Nie, żono, wszystko wyczyściłem ładnie. Jak coś to wpadło. Oj, 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 ale się narobiło. Kto mi tu tak naśmiecił? Oj ty, żono moja, ty nasypałaś tych... Dobrze, brakuje. Idziemy. Idziemy dalej. Nie znalazłaś jakiegoś winogrona w lesie? Znalazłam. No to daj no troszkę Marzowi. Taką szczypkę małą, będzie lżej ci jechać. Niedużo, małą taką. O, dziękuję. Dziękuję, więc drodzy widzowie, smacznego. Idziemy dalej. I pomału będziemy kończyć ten dzisiejszy wypad. Więc przejedziemy kawałek i będziemy kończyć ten krótki wypad z żoną, zbieranie kurek, jazda rowerowa. I tak to mniej więcej wygląda, jak pokazałem na filmie. Więc jedziemy praktycznie do wyjścia i jest pytkę. Nie, już zatrzymaj się. Więc drodzy Państwo, stwierdziliśmy jednoznacznie, że starczy, starczy żony, trochę komarki poszamały. No bardzo. Bardzo. Grzybków. Bo te komarki lubią. Lubią ją, pyzy nie lubią i dobrze, że pyzy nie lubią, bo pyza komarków też nie lubi. Niesmaczny, niedobry. Niedobry, niesmaczny, no i prawidłowo. Jak ciebie szamią.
I tak wygląda nasz zbiór, więc tak to leciało. Więc dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną na dobre i złe. Dziękuję wam wszystkim za to serdecznie. No i do następnego. Siema Pyza wraz z żoną. Cześć. Cześć. A więc jak widzicie, zbiór jest, czyli udane. I tak to leciało. Nic dodać, nic ująć.